Jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie w warunkach dołowych, w warunkach kopalnianych. Dlaczego? Bo w momencie, gdy dochodzi do wybuchu pyłu węglowego, to tak, tlenu nie mamy w wyrobisku. Tutaj będzie poniżej 1%. Nie mamy, mamy materiał wybuchowy, czyli pył węglowy, tak? Temperaturę z różnych żarzących się elementów również mamy. Więc teraz sytuacja, że nam tylko tlenu brakuje. Z czterech czynników, o których na zajęciach mówiłem, brakuje nam jednego. Przeżycie, nawet mając ten aparat przy sobie, no co on zrobi? No, nic nie zrobi. Nawet jakby przeżył gdzieś tą, ten przyrost dynamiczny tego ciśnienia, nawet jak przeżył temperaturę, no to te gazy go zabiją, nie jest w stanie nic zrobić. Dlatego jak gdzieś tam w mediach słyszymy, że po wybuchu pyłu węglowego, gdzieś tam w tym rejonie ratownicy szukają ciał i cały czas mówią, że jest szansa, jak dochodzi do wybuchu pyłu węglowego, który znajduje się w tym rejonie, nie ma szans. Trzeba sobie to jasno powiedzieć.